pompy ciepła w praktyce. Nazywam się Konrad Terlatka i na tym kanale dzielę się wiedzą na ten temat. Cześć, cześć! Tu ponownie Konrad Terlatka. Dzisiaj znowu mamy niezwykłego gościa. Już zapewne wcześniej widzieliście z nim film. Mamy Adama Mikowskiego z firmy Nibe Biawar. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego naszego filmu, to zapraszam Cię tutaj w linku u góry. Będzie możliwość kliknięcia i zobaczenia naszego wcześniejszego filmu. A dzisiaj... najpierw niech się Adam jeszcze przedstawi. Witam ponownie na naszym kolejnym spotkaniu. Adam Mikowski, firma Nibe Biawar, menadżer produktu do spraw OZE. Bo już prawie 11 lat w firmie Nibe Biawar, także coś tam o tych pompach chyba wiem. Dzisiaj opowiemy sobie o kolejnym temacie. Co dzisiaj? Dzisiaj mamy temat, myślę, niezwykle ważny dla osób, które zaczynają swoją przygodę z pompą ciepła, a przede wszystkim dla osób, które chcą zamontować takową pompę ciepła. Dokładnie skupimy się na optymalnym doborze pomp ciepła do budynku. Ja może powiem, dlaczego dla mnie ten temat jest ważny. Mam bardzo wiele znowu telefonów od klientów, którzy mają pomontowane pompy ciepła i niestety mają źle zrobione dobory, albo telefony od klientów na zasadzie takiej: mam taką pompę ciepła, była w promocji i chcę ją zamontować do budynku takiego i takiego, a nie została ona w żaden sposób policzona, dobrana i no niestety są duże problemy. Dlatego chciałbym, żeby dzisiaj Adam skupił się na temat doboru, optymalnego doboru pomp ciepła. No tak, czyli stara zasada, jak nie wiesz, jakiej mocy pompę ciepła kupić, to nie kupuj pompy ciepła, tak? Coś w tym jest. Rzeczywiście, patrząc po tym, co się dzieje w branży, analizując ostatnie jakieś informacje, które też otrzymuję chociażby od nas z działu serwisu, widzę, że tak naprawdę te 70% problemów z pompami ciepła tak rocznie to są problemy albo z niewłaściwym doborem, albo konfiguracją. No i tutaj ten dobór jest kluczowy. Przede wszystkim, żeby dobrać taką pompę ciepła do naszego budynku, musimy mieć najważniejszą informację, która jest absolutnie często pomijana, czyli co? Zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą. Nie szacowane, nie wyssane z palca, nie policzone przez jakiś kalkulator internetowy, tylko rzeczywiście zlecamy obliczenia cieplne budynku. To jest tak zwany pewnik, że wtedy wychodzimy z tego punktu najważniejszego do doboru pompy ciepła i tak naprawdę całego systemu grzewczego, bo na podstawie tych obliczeń cieplnych wylicza się zarówno źródło ciepła, czyli na przykład pompę, ale też odbiorniki, podłogówkę, grzejniki czy inne elementy. Więc tutaj najważniejsza rzecz, zacznijmy od obliczeń cieplnych. Jakie straty ma ten budynek? Ile tej mocy grzewczej potrzebujemy? Ile energii będziemy musieli wyprodukować cieplnej, żeby ogrzać budynek? No i przy okazji jeszcze ciepłą wodę użytkową. Jak już tą informację będziemy mieć, to jesteśmy w domu. Bo wtedy moc grzewcza urządzenia musi być w jakiś sposób skorelowana z mocą pompy ciepła. No i tutaj, jeżeli pójdziemy tą taką ślepą uliczką, ja to nazywam, czyli pójdziemy tymi przekonaniami sprzed 20 lat, że trzeba mieć taką samą moc z pompy ciepła powietrznej, jak jest zapotrzebowanie, to z reguły kupimy co? Zbyt dużą pompę ciepła, bo my tą moc maksymalną, proszę pamiętać, wyliczamy dla jakich warunków? No dla temperatury obliczeniowej zewnętrznej minus 18, minus 20, minus 22 stopni Celsjusza i wewnętrznej plus 22. Więc tutaj pojawia się to zagadnienie tego punktu biwalentnego. Wiele osób też jakby nie wie, co to jest ten punkt biwalentny. To jest po prostu temperatura zewnętrzna, przy której w 100% jeszcze grzeje pompa ciepła, a poniżej tej temperatury już pracuje pompa plus źródło zewnętrzne, grzałka, kocioł, cokolwiek innego. Oczywiście to nie jest tak, że od razu się uruchamia ta grzałka. To wspominaliśmy o tym na poprzednim filmie o stopniu minutach, kiedy się uruchamia grzałka. Natomiast tak, po kolei, obliczamy zapotrzebowanie do budynku na moc grzewczą. Wyznaczamy punkt biwalentny. Punkt biwalentny na terenie Polski, w zależności oczywiście od strefy klimatycznej, bo mamy tych 5 stref aż, nie? To jest między jakieś minus 7 a minus 10, minus 11 stopni Celsjusza. Dlaczego tak? No wynika to z danych klimatycznych. W ostatnich 30 latach, jeżeli weźmiemy dane klimatyczne, niezależnie czy mieszkamy w Szczecinie, w Łodzi, czy w Krakowie, czy gdzieś tam daleko w górach, w Zakopanem, czy może gdzieś na Podlasiu, temperatury w Polsce najczęściej to jest w sezonie grzewczym między minus 10 a plus 15 stopni Celsjusza. To jest 90 parę procent sezonu grzewczego. To, co się dzieje poniżej, to jest kilka do kilkunastu godzin w roku. Chociażby ten tydzień mamy dosyć ciekawy,
Widzimy, jakie mamy temperatury. No, Białystok minus 24, Wrocław w nocy minus 16. Okej, zdarzyło się? Zdarzyło, ale ile godzin? No, dzisiaj te minus 16, u nas po pracy jesteśmy we Wrocławiu, to było ile? 8 godzin? Tak. I tyle, nie? Więc to jest najważniejsze. Dobrać moc grzewczą pod zapotrzebowanie budynku, uwzględniając punkt biwalentny, no i wtedy już mamy jakby moc. Drugi element. Temperatura zasilania systemu grzewczego. A jeżeli mógłbym, Adam, przerwać, póki jesteśmy na tym doborze, czyli inaczej dobierzemy pompę ciepła w Suwałkach, a inaczej we Wrocławiu. Tak, zgadza się. Przy założeniu, żebyśmy mieli taki sam budynek, czyli budynek załóżmy 200-metrowy w Suwałkach i we Wrocławiu, ten dobór pompy ciepła będzie inny, on inaczej będzie wyglądał i najprawdopodobniej w jednym będziemy mieli w Suwałkach pompę troszeczkę mocniejszą niż we Wrocławiu, gdzie jest zdecydowanie cieplej. Tu masz rację, tak może być. No, tu trzeba by popatrzeć po prostu na temperatury, rozkład temperatur w roku. Ten rozkład tak naprawdę można sobie ściągnąć z internetu. Na stronach Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła jest plik, bodajże, jak pamiętam, dane klimatyczne dla Polski w Excelu zrobiony, gdzie wystarczy kliknąć sobie nazwę miasta i wyrzuci nam wykres temperatur w skali całego roku z ilością godzin. No i zobaczymy tam, to się pierwsze rzuca w oczy, że to jest właśnie te temperatury minus 20 parę, to jest 0 godzin w roku tak naprawdę, nie? To jest średnia z 30 lat. I potem te rozkłady są rzeczywiście różne, na tych 5 stref klimatycznych, czyli Suwałki nie dość, że mają niższą temperaturę obliczeniową, to minus 16, to jeszcze tych godzin jest zupełnie inaczej tam rozłożonych, niż na przykład popatrzymy na 5 strefę, Zakopane, czy jakieś tam Suwałki, czy Świnoujście, no tutaj mamy ten rozrzut, przepraszam, tu pomyliłem miejscowości oczywiście, nie? Mówiłem o Świnoujściu. Więc tak, może ten dobór się różnić i powinien się różnić. I tutaj też te obliczenia potem energetyczne, czyli ile energii cieplnej trzeba dostarczyć do budynku, też będą się różniły w zależności od strefy klimatycznej. Także patrzmy na strefę, patrzmy na punkt biwalentny między minus 7 a minus 10. Ja patrząc po ostatnich doborach, jakichś obliczeniach, które robiliśmy, minus 7 w Świnoujściu w zupełności wystarczy. No ale już te Zakopane czy właśnie Suwałki, to minus 10, minus 11 przydałaby się pompa o takiej mocy. Także te 4 stopnie, wbrew pozorom, zrobią nam dużą różnicę, nie? Okej, no i co? Mamy wybraną jakąś tam moc grzewczą, czyli obliczone zapotrzebowanie na moc grzewczą. Znamy punkt biwalencji, musimy znać wykres mocy grzewczej pompy ciepła. I tutaj kolejny problem, jaki się pojawia. Niestety albo stety, producenci najczęściej w nazwie urządzenia zawierają moc grzewczą. 8 kW, 12, 16 i tak dalej. To jest też trochę ślepa uliczka, bo tak naprawdę to jest moc pompy ciepła w jakimś punkcie pracy. Najczęściej A7W35, czyli przy temperaturze powietrza 7 stopni i wody 35. To jest jeden punkt pracy. My nie wiemy, co ta pompa ciepła robi przy temperaturze minus 5, minus 10, minus 15, minus 20, jakie ma moce grzewcze. I najlepiej się dobiera pompa ciepła wtedy, kiedy znamy wykres mocy grzewczej maksymalnej. Nie nominalnej, nie minimalnej, bo to też często się pojawia, tylko maksymalnej. Jeśli mamy ten wykres mocy, to na tym wykresie mocy możemy sobie zaznaczyć moc, zapotrzebowanie budynku na moc przy tych minus tam, nie wiem, 20 stopniach. Znaleźć punkt biwalencji, czyli przeciągamy sobie tą linię właśnie od tego zapotrzebowania do tej temperatury plus 15 na zewnątrz, tam gdzie się zapotrzebowanie budynku przecina z mocą, wykresem mocy grzewczej pompy ciepła, to jest nasz punkt biwalencji. Jak on wypadnie nam w tym zakresie między minus 7 a minus 10, 100% pompa jest dobrze dobrana. Natomiast jak zaczyna nam gdzieś wypadać bliżej zera albo bliżej minus 15, no to trzeba się zastanowić dlaczego. Bo albo będziemy mieć pompę za małą, albo za dużą. Jak jest za mała, to najczęściej szybciej się uruchomi źródło szczytowe, czyli grzałka, no i rachunek za ogrzewanie będzie nam rósł. Jak jest za duża, no to wracamy do naszego pierwszego filmiku. Zaczyna się taktowanie. Czyli mamy zbyt dużą moc pompy ciepła, ona często się uruchamia na krótkie okresy czasu i wcale taniej nie ogrzewa budynku. Dlaczego? Bo ona musi zredukować swoją częstotliwość pracy sprężarki, czyli wejść w te niekorzystne obszary, wtedy ten COP, współczynnik efektywności jest dosyć słaby i ktoś mówi, kupiłem dużą pompę ciepła, miałam ich zagrzać w budynek, no dobrze, taktuję, ale czemu jest drożej? No jest drożej, bo efektywność pracy tej pompy ciepła też jest gorsza, nie? Więc kolejny problem, jest nie za duża i nie za mała. Bardziej widzę tendencję, że wielu inwestorów mówi, kupmy troszkę większą, a nic się nie stanie, nie? No to nie jest tak, że jak kupimy trochę większą pompę ciepła, to gdzieś zniwelujemy te problemy. Wbrew pozorom, z dużą pompą ciepła jest więcej problemów niż za mało.
No dobra, czyli mamy moc, mamy punkt bivalencji, mamy jakiś tam wykres mocy, dobraliśmy sobie to. I jeszcze jedna rzecz, temperatura zasilania. Jaką wodę ta pompa może wytworzyć, o jakiej temperaturze? No bo jeśli tego nie przeanalizujemy, to możemy czasem trafić na pompę ciepła, która nie zapewni nam odpowiedniej temperatury dla danego systemu grzewczego. Z podłogówką nie ma problemu. Tutaj te 30 kilka do 40 stopni w zupełności nam wystarczy. No ale trafi się budynek modernizowany. Mamy stary układ, grzejniki żeberkowe, typu Fawir, może jeszcze takie grzejniki się trafią, to już w ogóle bardzo stare. No i ktoś nagle wymyśli pomysł, że chce tam mieć pompę ciepła. No wiadomo, że taki grzejnik wymaga wysokiego parametru. Czyli tu musimy wejść w pompy ciepła, które generują nam te 65 stopni Celsjusza. To najczęściej są pompy już propanowe na czynniku R290. To, co z naszej oferty, to sam znasz, bo instalujesz te pompy F2120. To one były na R410A, też generowały wysoki parametr, no ale teraz mamy S2125, już na R290 i one też tam generują wysoką temperaturę wody. Więc to trzeba też przeanalizować, bo może się okazać, że ta temperatura nie wystarczy. I co jeszcze fajniejsze, wielu instalatorów, też nie wiem, czy zauważyłeś, nie popatrzy na kopertę pracy, nie? No bo może się okazać, że jakaś pompa ma zapisane, że generuje wodę o temperaturze 65 stopni Celsjusza, ale nie w całym zakresie. Czyli nagle robi się na zewnątrz minus 5, minus 10, minus 15 i okazuje się, że ta pompa z siebie wypluwa 50 stopni. Czyli pod nasze grzejniki znowu jest za mało. Więc trzeba poza wykresem mocy grzewczej jeszcze zapoznać się z kopertą pracy pompy ciepła. I wtedy już mamy komplet praktycznie parametrów, czyli znamy moc, znamy punkt bivalencji, znamy temperaturę zasilania. Trzeba to ubrać w schemat instalacji. Tak jest, tak jest. Dokładnie, ten schemat instalacji to jest bardzo często bardzo duży problem, jeżeli tak można powiedzieć, który znowu jest poruszany przez wielu, wielu inwestorów. Ja powiem szczerze, ja mam jakieś na przestrzeni tych lat, które montuję pompy ciepła, to właśnie mam już pewne wyuczone schematy i między innymi przy współpracy z Tobą i nauki od Ciebie tych pewnych rozwiązań, ale też w praktyce przetestowanych, że schemat taki albo inny sprawdza się w tym danym przypadku, ale też na pewno różni producenci będą mieli różne schematy i też moim zdaniem bardzo ważne jest to, żebyśmy się trzymali wytycznych producenta. Czyli jeżeli dany producent ma takie, a nie inne wytyczne, to nie bierzmy wytycznych od innego producenta, który być może ma jakąś inną logikę pracy, być może tam wygląda to troszeczkę inaczej, a jeżeli zastosujemy te właśnie wytyczne producenta, tak jak w przypadku właśnie pomp ciepła NIBE, kiedy się trzymam wytycznych, a zawsze się ich trzymam, nie mam problemu z pompami ciepła, nie mam problemu z niedogrzaniem budynku, czy nie mam problemu z tym, że pompy zużywają mega energię, bardzo dużo energii, gdzie wiem, że klient do mnie dzwoni jeden czy drugi i nagle pojawia się ogromny bufor 800 litrowy do pompy 6-kilowatowej i pompa się nie wyłącza. Pracuje non stop, zużywa gigantyczne ilości energii, no i bez przerobienia instalacji się nie obejdzie. Tak, najczęściej tak jest, że rzeczywiście schemat jest kluczowy tutaj. Oczywiście jest taka podstawa, my się znamy już z 15-16 lat, no jak nie lepiej. I patrząc na tej przestrzeni tych lat na schemat, no to jest ten taki sztampowy schemat. Pompa, zawór drogowy, bufor, zbiornik ciepłej wody. To zawsze się sprawdzi w każdej pompie ciepła. Natomiast patrząc troszeczkę szerzej, na rzeczywiście tych produktów na polskim rynku jest cała masa. Pomp ciepła do wyboru, do koloru. Nie? Natomiast tu kluczem jest możliwości automatyki. Czyli najpierw trzeba wiedzieć, co dana automatyka danego producenta potrafi zrobić, a potem tworzyć schemat. Przy domkowych instalacjach to aż tak się nie rzuca w oczy, ale uwierz mi, jak obserwuję większe instalacje, trafia nam się budynek, już idzie jakaś kaskada się pojawia, to często projektanci trochę tak na sztampowo idą, projektują instalację, no to będzie działało, a potem się okazuje, że automatyka danego producenta nie jest w stanie zapanować nad tym systemem grzewczym, bo pracuje zupełnie inną logiką i funkcjami. Nagminnym jest przeklejanie schematów z kotłów na pompę ciepła, czyli jest, skoro z kotłem chodziło, to z pompą też będzie działało. No nie, to tak to nie działa, nie? Więc tutaj schemat to na pewno bardzo ważna rzecz. Dobrać odpowiedni schemat instalacji i potem każdy z tych elementów też musi być odpowiednio dobrany, co zresztą pewnie potwierdzisz po wizytach serwisowych, że nie tylko pojemność zbiornika na ciepłą wodę, pojemność bufora, ale też średnicy rurociągów. Tutaj ogromną rolę nam grają w całej instalacji, bo pompa ciepła no niestety albo stety wymaga odpowiedniego przepływu.
Więc te średnice tutaj nam robią duży zamęt, zresztą to, co obserwujemy na wielu instalacjach, to w większości to są instalacje do poprawki. Tak. Często się nie da poprawić, bo instalacje już są zalane betonem pod podłogą, no i co wtedy, nie? I zaczynają się kłopoty. Ale tak, schemat i skupienie się na kolejnych elementach tego schematu, zgodnie z tym, co mówiłeś, wytycznymi producenta, trzymanie się tych wytycznych, nie szukanie jakichś swoich pomysłów. No, producenci pomp ciepła, ja mówię to o produktach markowych, robią te pompy ciepła od kilkudziesięciu lat, więc oni wiedzą, co robią. Jeżeli ktoś mówi, że ma być rura 32 mm, to ma być 32, a nie Adam kawałek mniej, bo potem się okazuje, że jest problem. Jak nie w grzaniu, to odtrzanianiu. No i lawina problemów się zaczyna się toczyć. Nie? Znowu ten przepływ, który przy innych źródłach, takich jak kocioł gazowy, czy kotły stałopalne, czy takie generalnie standardowe, tradycyjne źródła energii, tak naprawdę tam czy będzie więcej czy mniej, to nie ma w ogóle znaczenia, ale przy pompie ciepła ja widzę, że ten przepływ jest kluczową rzeczą i bardzo często jest tak, że jeżeli firma lub osoba montująca pompy ciepła nie zwraca na to uwagi, to właśnie mam gdzieś feedback znowu z rynku, przekroje rur za małe i generalnie rzecz biorąc problemy wynikające stricte nie z samego urządzenia, tylko właśnie z przekrojów rur. Przekroje przekładają się na przepływy i to, że tak powiem, koło się zamyka. Tak, to masz rację. Wiesz, ja pracuję jakby z instalatorami na co dzień. Prowadzę szkolenia, wizytuję czasem na instalacjach, na budowach, pomagam przy uruchomieniach, konsultujemy pewne nastawy. To, co się pierwsze rzuca w oczy, to, że zakup pompy ciepła to jest dopiero 50% sukcesu. Drugie 50% to jest odpowiedni instalator, firma, która wie, co robi, robi to od lat, doświadczona firma, która się nie boi uczyć, tak powiem, nie? Bo jest masa firm, które teraz wchodzą w branżę pomp ciepła, próbują montować te urządzenia i przenoszą przyzwyczajenia z kotłów, które zupełnie się nie sprawdzają. Nie? Większość problemów, które ja spotykam, to nie jest problem z pompą ciepła, tylko z niewłaściwą instalacją. I to jest, mówię, taki 70-80% problemów to jest źle zainstalowane, niepoprawnie, niezgodnie z wytycznymi producenta, czy po prostu niezgodnie ze sztuką instalatorską, bo też się to zdarza i różne rzeczy naprawdę. Mam cały katalog zdjęć instalacji, które czasem zaskakują bardzo mocno. Nie? Tak. Także tak to wygląda, że montaż. To tutaj, zresztą ja mam wielu kolegów w innych firmach też i oni zawsze mówią, postawa to montaż, odpowiedni montaż. Tak, ja jeszcze tutaj chciałem poruszyć taki temat, że z doświadczenia znowu, z racji tego, że jestem typowym praktykiem, ja jestem na tych instalacjach, widzę co się psuje, co się nie psuje, co się sprawdza, co się nie sprawdza, ale widzę, że bardzo często instalatorzy podchodzą do pewnych zagadnień związanymi z instalacjami pomp ciepła właśnie mocno sztampowo, nawet jeżeli jest to doświadczona już firma, to próbuję na siłę szukać jakichś nowych swoich pomysłów i tak naprawdę no nie chcę użyć słowa, że o braku kompetencji, ale ja mam na przykład podejście do tematu takie, że jeżeli ja nie w 100% nie czuję się optymalnie i mam pewne wątpliwości co do doboru pompy ciepła, co do konfiguracji całej instalacji, to bardzo często korzystamy z Twojej pomocy, czy z pomocy działu technicznego u Was w firmie, żeby zoptymalizować generalnie czy schemat, czy dobór pompy ciepła, bo tak naprawdę my dysponując swoim doświadczeniem w oparciu o no już wieloletnie, no tak naprawdę w granicach 15 lat doświadczenie z tymi pompami ciepła, my też nie jesteśmy w stanie każdą instalację wykonać i to jest bardzo ważne, że każda instalacja jest inna. I bardzo dobrze, ja uważam, że naszym z kolei właśnie takim plusem jest, że jeżeli my nie stwierdzamy zawsze, że my wszystko wiemy, a często wolimy dopytać, dowiedzieć się, dostać jakiś feedback zwrotny od osób, które mają być może przy danym produkcie, przy danej instalacji już jakieś doświadczenie, a nie na siłę brnąć w to, że my wymyślimy koło na nowo, czyli skorzystać znowu, czy z twojej właśnie tutaj osoby, jako osoby, która doradzi nam, słuchaj, zrób to tak, zrób siak. Oczywiście my to przeważnie robimy przy albo modernizacjach, gdzie jest ciężka modernizacja, bo czasami się naprawdę zdarzają ciężkie modernizacje, w szczególności tych starych budynków, niedocieplonych jeszcze, albo przy instalacjach troszeczkę większego typu. Tak naprawdę ważne jest to, żeby konsultować i
Powiem szczerze, że póki właśnie robimy te konsultacje i jeżeli zakładam, że jest potrzebna, to tak naprawdę zawsze to wychodzi na plus, bo każdy wniesie coś nowego, podzieli się pewną swoją wiedzą i później się właśnie z tego biorą te dobre instalacje. Nie instalacje, które może będą działać, może nie będą działać, tylko właśnie takie instalacje, które się sprawdzą, bo moim zdaniem to nie jest czas na uczenie się w tej chwili, to jest czas na to, żeby te instalacje działały, żeby klienci byli zadowoleni i takie jest też moje podejście właśnie do tematu. Tak, masz rację. Tak naprawdę w tej naszej branży to jest ciągła nauka. To nie ma tak, że się dowiadujesz czegoś, stop i potem już odtwarzasz to przez cały czas. W pompach ciepła jest tak dużo elementów związanych z różnymi branżami, że musisz być na bieżąco i uczyć się w trybie ciągłym. Zresztą ja widzę po ilości szkoleń, które rocznie prowadzę, jaki jest poziom wiedzy instalatorów, w którym kierunku to idzie, ile jeszcze jest przed nami, bo proszę mi wierzyć, ogromna ilość pracy przed nami, żeby rzeczywiście w tej branży mieć specjalistów. Więc dużo pracy przed nami. Natomiast tutaj tak, konsultowanie rozwiązań, szczególnie przy modernizacjach, bo nowa instalacja jest dosyć prosta do ogarnięcia. Tu masz rację, Konrad, tutaj się zgadzam w 100%. Natomiast przy modernizacjach zawsze jest jakiś element, który zostaje, którego nie możemy zmienić. Nie? I tu najlepiej mówić na przykładach, no, jakiś ostatni przypadek. Dzwonił instalator, który miał instalację z kotłem i taki zbiornik multifunkcyjny, czyli jednocześnie był jako bufor i jako ogrzewacz ciepłej wody użytkowej, czyli ta woda przepływała w wężownicy przepływowej w tym zbiorniku, nie? No i chcieli to podłączyć do pompy ciepła. Ja mówię, słuchajcie, to działać nie będzie. Ale inwestor kupił drugi zbiornik, trzeba go zostawić. Ja mówię, słuchajcie, to działać nie będzie. I to jak mantra im to powiadam, że to działać nie będzie. Dlaczego? No bo to było nastawione na pracę z urządzeniem, które generuje non-stop wysoką temperaturę w trybie ciągłym. Jak się odpala kocioł, to te 50 parę stopni tam się minimum ma pojawić w tym zbiorniku i tyle. Przecież wiemy dobrze, że pompa ciepła tak nie działa. Ona cały czas moduluje, zmienia temperaturę w systemie grzewczym względem zapotrzebowania budynku i krzywej grzewczej. A w środku jest wężownica od CW. No i co teraz? Jak tą ciepłą wodę tam zerzać? Czyli utrzymać cały czas tą stałą temperaturę? Da się to na pompie wymusić, nie ma problemu. Uruchamiamy pompę ciepła, zadajemy jej utrzymaj 55 stopni w zbiorniku i ona to zrobi. Tylko po co? Przecież kupiliśmy tą pompę ciepła, że chcieliśmy mieć tanie ogrzewanie. Miała sobie modulować, dobierać parametry, niskie zużycie prądu i tak dalej. No i tutaj już nie ma rozwiązania. Tutaj trzeba po prostu powiedzieć krótko, ten zbiornik nie pasuje do tej instalacji, należy go usunąć. No i teraz zaczynamy wojować między inwestorem, instalatorem i wytycznymi producenta. I to wszystko niestety musi się gdzieś tam spotkać. Jeśli wszystkie trzy strony są otwarte na jakieś porozumienie, no to rzeczywiście ta instalacja będzie dobrze wykonana, ale jeśli ktoś się uprze, że nie, ja ten zbiornik chcę zostawić, co wtedy? No niestety to skazane jest na porażkę już na samym początku, czyli jeszcze nie uruchomiliśmy pompy ciepła, a już wiemy, że to nie będzie działało. Nie? Także tutaj tak, dbajmy o poziom wiedzy, róbmy instalację zgodnie ze schematami producenta, a jak czegoś nie wiemy, no to dzwonić, nie? Dokładnie. To jest myślę to, co jest kluczem właśnie tutaj przy przede wszystkim prawidłowym doborze urządzeń, doborze pomp ciepła. A powiedz mi, czy są jakieś narzędzia, z których ty możesz zalecić, żeby można było skorzystać w sprawie właśnie doboru pompy ciepła, czy żeby to zrobiła firma instalacyjna, albo może sam inwestor, czy są jakieś takie narzędzia? Wiesz co, powiem tak, producenci mają programy doborowe, nie? Te programy służą do doboru pomp ciepła i z reguły w lepszym lub gorszym wydaniu są, ale sprawdzają się. Nibe ma swój program, nazywa się Nibe Dim, ja na nim pracuję praktycznie codziennie. Jest dosyć fajnym programem do szybkiego doboru pompy ciepła. Oczywiście, on wymaga pewnych danych, czyli ten program nie policzy nam zapotrzebowania budynku na moc grzewczą. To od tego jest certyfikat OZC, czy tam audyt energetyczny, jak to woli. Ma być to policzone, wpisuje się tą wartość do programu i dopiero program sugeruje nam, albo my wybierając pewne pompy, analizujemy parametry doborowe. I to jest takie narzędzie pierwsze, które ja używam do doboru pomp ciepła. Czyli patrzę, gdzie wypadnie mi punkt bivalencji, jaka będzie moc pompy ciepła przy tej temperaturze projektowej, ile muszę dołożyć mocy źródła szczytowego. Wylicza mi też ilość energii cieplnej wyprodukowanej, pobranej elektrycznej, pobranej przez źródło szczytowe, więc już podstawowe informacje mam. No i potem trzeba stworzyć schemat. Mogę te schematy oczywiście tworzyć sam, siedzieć w jakichś tam programach projektowych i tak dalej, natomiast człowiek jest leniwy, lubi czasem zrobić coś na skróty. I mamy przygotowane gotowe schematy instalacji, tak zwane standardowe, ale też coś takiego jak schematy aktywne. One są zresztą dostępne u nas na stronie na nibe.pl
I tam jest taka ciekawa sytuacja, że to jest tak naprawdę plik PDF, czyli każdy może go sobie pobrać, otworzyć i klikając pewne opcje, tam na tak jest lista wyboru, pojawiają się elementy na tym schemacie. Czyli nie musimy być specjalistami od, nie wiem, AutoCAD-a na przykład i rysować to w AutoCAD-zie, tylko wystarczy wybrać pewne opcje, one się pojawią na tym schemacie. Nie? Czyli masz, mamy dobór, mamy schemat, pobrać się do roboty. Nie? I to jest schemat, który jeżeli zgodnie z tym, co mamy na kartce, zainstalujemy w naszej maszynowni, no to na pewno będzie działało, nie? Bo to jest schemat jakby przygotowany przez producenta z opcją, nie wiem, dwóch obiegów grzewczych, może z jakimś tam chłodzeniem, może z cyrkulacją ciepłej wody, no to już w zależności, co tam chcemy, ale to są gotowe schematy, które należy tylko kopiować pod to urządzenie, żeby ktoś nie przyszedł z innej firmy, to ja zainstaluję tak samo, bo może być, że automatyka innej firmy tego schematu nie ogarnie, nie? To co mówiłem na początku, automatyka, wiedza o możliwościach automatyki jest podstawą do przygotowania schematu, a nie odwrotnie. Schemat przygotowaliśmy, a potem zobaczymy, czy automatyka sobie poradzi, bo tak to nie zadziała. Okej. No fajnie. Bardzo dużo wiedzy, bardzo takiej praktycznej myślę, bo ja też cały czas... Tym praktykiem to jesteś ty, ja jestem teoretykiem. Tak, ale tak dla naszych widzów, dla osób, które oglądają, myślę, że i dla osób, które chcą zamontować pompę, mają pompy ciepła lub nawet instalatorów, bo wiem, że takowi też oglądają te filmy. Myślę, że to też gdzieś tam usystematyzuje pewne informacje, bo to jest naprawdę kluczowa moim zdaniem rzecz, o której teraz mówimy, czyli o tych doborach i o rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę. Tak, to mówię, no tutaj jeżeli zwracamy się do instalatorów, no to Szanowni Państwo, dużo nauki. Ja siedzę w tym już 15 lat i proszę mi wierzyć, wcale się nie czuję najmocniejszy w branży pomp ciepła, bo jeszcze dużo przede mną. Także szkolenia są na tyle fajne, że też wymieniam się wiedzą z instalatorami. Tak, my tutaj sobie siedzimy, rozmawiamy o różnych przypadkach. Zresztą pamiętam, niedawno dzwoniłeś z tym przypadkiem u Ciebie właśnie tym buforem ogromnym, tak, i małą pompą ciepła. To też jest jakieś doświadczenie. My się uczymy o siebie nawzajem. Producent od instalatora, instalator od producenta. I jeżeli w takiej symbiozie będziemy sobie funkcjonować, no to te instalacje będą dobrze robione, nie? I tak, tego się trzymajmy. Dokładnie tak. No co, myślę, że będziemy kończyć? No chyba tak. Chyba tak. No to standardowo dzięki Adam za dziękuję bardzo. Za dzisiejszy odcinek i również Tobie dziękuję za to, że dotrwałeś do końca, jeżeli obejrzałeś ten film do końca. I na końcu standardowo zapraszam do subskrypcji kanału, do palchu w górę i do komentarzy. Dzięki, cześć. Dziękuję.